Annuncio vobis gaudium magnum Habemus yeah. papam Eucharystia jako pamiątka Mirabilia Dei, katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 4 października 2000 roku. Pośród różnych aspektów Eucharystii wyróżnia się szczególnie aspekt pamiątki, wiążący się z niezmiernie ważnym tematem biblijnym. Czytamy na przykład w Księdze Wyjścia. Bóg pamiętał bowiem, o swym przymierzu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. Natomiast Księga Powtórzonego Prawa mówi: Pamiętaj o Panu, Bogu Twoim. Pamiętaj, co uczynił Pan Bóg Twój. W Piśmie Świętym pamięć o Bogu i pamięć o człowieku nawzajem się przeplatają i stanowią zasadniczy rys życia narodu wybranego. Nie chodzi jednak o zwyczajne wspominanie minionej już przeszłości, lecz ho zikaron, czyli pamiątkę. Pamiątka nie jest tylko wspominaniem wydarzeń z przeszłości, lecz głoszeniem cudów, jakich Bóg dokonał dla ludzi. W liturgicznej celebracji tych wydarzeń stają się one w pewien sposób obecne i aktualne. Pamiątka przypomina o więzi przymierza które się nigdy nie kończy. Pan o nas pamięta, niech nam błogosławi. Wiara biblijna wiąże się więc z wyrazistą pamięcią o wspaniałych dziełach zbawczych. Wymienione są one w wielkim hallelu, w psalmie 136, który najpierw mówi o stworzeniu i wyzwoleniu Izraela podczas wyjścia, a potem stwierdza, on o nas pamiętał w naszym uniżeniu, bo jego łaska na wieki. I uwolnił nas. On daje pokarm wszelkiemu ciału, bo jego łaska na wieki. Podobne słowa znajdziemy w Ewangelii na ustach Maryi oraz Zachariasza. Ujął się za sługą swoim Izraelem, pomnę na miłosierdzie swoje i wspomni na swoje święte przymierze. W Starym Testamencie liturgia paschalna wyjścia była w najwyższym stopniu pamiątką dzieł Bożych dokonanych w dziejach. Za każdym razem, kiedy naród izraelski celebrował Paschę, Bóg ofiarowywał mu rzeczywisty dar wolności i zbawienia. Tak więc w obrzędzie paschalnym splatały się dwa wspomnienia: boskie i ludzkie to znaczy łaska zbawcza i pełna wdzięczności i wiara. Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia Pana. Będzie to dla ciebie znakiem na ręce i przypomnieniem między oczami, aby prawo Pana było w ustach twoich, gdyż ręką potężną wywiódł cię Pan z Egiptu. Dzięki temu wydarzeniu, jak twierdził żydowski filozof Buber, Izrael będzie stanowił zawsze wspólnotę zbudowaną na pamięci. To splatanie się pamięci o Bogu i pamięci o człowieku stanowi również centrum Eucharystii, która jest w najwyższym stopniu pamiątką chrześcijańskiej paschy. Anamneza, to znaczy akt wspomnienia, stanowi serce celebracji. Ofiara Chrystusa, jedyne w swym rodzaju. Wydarzenie dokonane Fdraks, to znaczy raz na zawsze, wypełnia swą zbawczą obecnością czas i przestrzeń ludzkich dziejów. Wyraża to końcowy imperatyw, zamieszczony przez św. Łukasza i św. Pawła w przekazie odnoszącym się do ostatniej wieczerzy. To jest ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie na moją pamiątkę. Przeszłość ciała wydanego za nas na krzyżu żyje w chwili obecnej. I jak stwierdza święty Paweł, otwiera się na przyszłość ostatecznego odkupienia. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb, albo pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie. Tak więc Eucharystia jest pamiątką śmierci Chrystusa, lecz uobecnia również Jego ofiarę i antycypuje jego chwalebne przyjście. Jest sakramentem nieustannej zbawczej bliskości zmartwychwstałego Pana w dziejach. Dlatego możemy zrozumieć sens wezwania skierowanego przez Pawła do Tymoteusza. Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida. On powstał z martwych. Pamięć ta w sposób szczególny jest żywa i czynna w Eucharystii. Ewangelista Jan wyjaśnia nam głęboki sens wspominania słów Chrystusa i wydarzeń z nim związanych. Przypominając gest Jezusa który wypędził ze świątyni kupców i zapowiedział, że zostanie ona zniszczona i wzniesiona na nowo w ciągu trzech dni, dodaje. Gdy zmartwychwstał, wstał, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to powiedział, i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Owa pamięć, budząca i ożywiająca wiarę, jest dziełem Ducha Świętego, którego ojciec pośle w imieniu Chrystusa. On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Istnieje więc wspomnienie skuteczne, wspomnienie wewnętrzne, prowadzące do zrozumienia Słowa Bożego, oraz wspomnienie sakramentalne, urzeczywistniające się w Eucharystii. Są to dwie rzeczywistości zbawcze. Które święty Łukasz połączył we wspaniałym opowiadaniu o uczniach z Emaus, uwypuklając w nim wyjaśnienie pism i łamanie chleba. A więc wspominać, to przywoływać w sercu myślą i uczuciem, ale również celebrować obecność. Eucharystia prawdziwe upamiętnienie paschalnej tajemnicy Chrystusa. Zdolna jest zachować w nas żywą pamięć Jego miłości. I to jest przyczyna, dla której Kościół nie przestaje czuwać. Gdyby bowiem nie poruszała go Boża Skuteczność, ustawicznego i słodkiego przypominania, gdyby nie czuł przenikającej mocy zwróconego ku sobie spojrzenia swego oblubieńca, łatwo zapomnienie i gnuśność doprowadziłyby go do niewierności. To wezwanie do czuwania sprawia, że nasze liturgie eucharystyczne są otwarte na ostateczne przyjście Pana, na pojawienie się niebieskiego Jeruzalem. W Eucharystii chrześcijanin umacnia nadzieję na ostateczne spotkanie ze swym Panem.